Małgorzata Tomaszewska, znana z długiej współpracy z TVP jako gwiazda programu Pytanie na Śniadanie, ostatnie miesiące całkowicie poświęciła swojej rodzinie. Jako matka sześć letniego Enzo i niedawno urodzonej Laury, Tomaszewska zdecydowała się na przerwę w karierze telewizyjnej, aby skupić się na nowych obowiązkach rodzicielskich. Jej decyzja o odejściu z TVP, szczególnie w kontekście jej ciąży, wywołała wiele kontrowersji i oburzenia wśród fanów, gdyż stacja zdecydowała się w tym czasie na wymianę wszystkich prowadzących porannego programu. Ostatnio spekulacje na temat jej powrotu do telewizji zyskały na sile. Media zaczęły rozpisywać się o możliwości przejścia Tomaszewskiej do konkurencyjnej stacji. Dzień dobry, TVN. Aleksander Sikora, były partner telewizyjny i bliski przyjaciel Tomaszewskiej, skomentował te doniesienia, wyrażając swoje zdziwienie i jednocześnie nie ukrywając, że Małgorzata jest utalentowaną prezenterką, która doskonale odnalazłaby się w nowym otoczeniu. Choć Tomaszewska wydawała się być pogodzona ze zmianą swojej sytuacji zawodowej, jej ewentualny powrót na ekrany jest oczekiwany zarówno przez branżę, jak i przez telewidzów. Narodziny córki Laury w lutym przyniosły jej dużo radości, co potwierdza również zadowolenie jej starszego syna, Enzo, który cieszy się z roli starszego brata. Ta nowa faza w życiu Tomaszewskiej jest przez nią bardzo ceniona, jednak perspektywa powrotu do dynamicznego świata telewizji wydaje się równie kusząca dla prezenterki. Małgorzata Tomaszewska, która zawsze otwarcie przyznawała, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Ostatnie miesiące spędziła, skupiając się na wychowywaniu swoich dzieci. Swoje rodzicielskie chwile radości regularnie udostępniała na mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami swoim domowym życiem. Jednak po ogłoszeniu przez Annę Senkarę odejścia z Dzień Dobry Tvn, powróciły dyskusje na temat telewizyjnej kariery Tomaszewskiej. W mediach pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat potencjalnych kandydatów do zastąpienia Senkary. Przy czym wiele głosów sugeruje, że Małgorzata Tomaszewska świetnie odnalazłaby się w tej roli. Anna Senkara swoją decyzję ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, mówiąc: Zmiany. Kochani, pewnie dla niektórych z Was będzie to pewnym zaskoczeniem, ale postanowiłam zrezygnować z prowadzenia dzień dobry T.V.N. Oczywiście z dzień dobry T.V.N. się nie rozstaje, przede mną jeszcze wiele zagranicznych wyjazdów i materiałów. Niemal natychmiast po jej ogłoszeniu na kanapie programu pojawił się Mateusz Chładko, co skłoniło obserwatorów do przypuszczeń, że może on zostać na stałe. W tym kontekście rola Małgorzaty Tomaszewskiej jako potencjalnej następczyni senkary staje się przedmiotem zainteresowania zarówno widzów, jak i mediów, które spekulują o jej możliwym powrocie na antenę w nowej roli. W mediach pojawiły się nowe spekulacje dotyczące przyszłości zawodowej Małgorzaty Tomaszewskiej, której nazwisko zaczęło pojawiać się w kontekście możliwego przejścia do innego programu telewizyjnego. Anonimowy informator z serwisu Plotek podzielił się informacjami, że w korytarzach stacji telewizyjnej mówi się o zainteresowaniu Tomaszewską, ostatnio zaczęto u nas na korytarzach mówić o Małgosi Tomaszewskiej, że chcą ją ściągnąć. W pytaniu na śniadanie super się sprawdziła i udowodniła, że ma charyzmę. O nią teraz chodzi szefostwo programu. Na te doniesienia zareagował także Aleksander Sikora, były współprowadzący z Tomaszewską program Pytanie na Śniadanie i jej bliski przyjaciel. W rozmowie z serwisem Show News Sikora skomentował sytuację. Nie wiem, czy wspomniane doniesienia są prawdziwe, bo nie widziałem się z Gosią od czasu jej urlopu. Ciężko jest mi się do nich odnieść. W każdym razie, przyznam, że wcale mnie one nie dziwią, bo Małgorzata jest utalentowaną prezenterką i osobowością telewizyjną. Niezależnie od miejsca pracy, broni ją nienaganny warsztat i kindersztuba. Zawsze będę ją wspierał i trzymał mocno zaciśnięte kciuki. Niech leci wysoko!